dla wielu z nas wołowina to jest po prostu wołowina ze sklepu. Okazuje się, że jest wołowina raz mlecznych, wołowina raz kulinarnych. I chciałbym się dowiedzieć coś więcej na ten temat, bo doczytałem przygotowując się do naszej rozmowy, że około 80% wołowiny w polskich sklepach może pochodzić z ras mlecznych. Mamy chyba 3 rodzaje ras. W sensie rodzajów ras jest więcej, ale moglibyśmy to jakoś pogrupować na zwierzęta mleczne, zwierzęta, które będą dawały nam wołowinę kulinarną, czyli bydło ras mięsnych i zwierzęta, które wykorzystywane są pewnie nie w Polsce, nie w Europie, ale w jakichś innych krajach do celów gospodarczych. Czyli pociągowe, pewnie coś takiego, tak? Okay. Tak. Taki koń polski trochę. Trochę koń polski. No i to układa nam trochę to, czym wołowina na samym końcu będzie pochodząca od zwierzęcia. Główna różnica między rasami mlecznymi, których faktycznie w Polsce jest dużo, a rasami mięsnymi jest taka, że różnią się znacząco w budowie. Rasy mięsne są bardziej zbite, mniejsze, osiągają trochę mniejszą wagę, mają krótki kark, inaczej ułożone żebra. Nogi mają tak równolegle. Rasy mleczne są bardziej rozbudowane na tyłach, mają uwydatnione wymiona, bo przystosowane są do tego, żeby dawać nam mleko. I to jest główna różnica. A oprócz tego walory smakowe, bo no, to jest wypadkową, będą różnić się znacząco. Czy w Polsce jest 80% steków pochodzących od ras mlecznych? Nie badałem tego, ale jestem w stanie się zgodzić, że to jest ta tendencja w kraju, w którym po prostu gospodarstwa mleczne były, dzisiaj pewnie jest ich mniej, ale to one cieszyły się jakąś większą popularnością niż hodowle mięsne. W jakimś drugim obiegu będzie to mięso, które pochodzi od ras mlecznych. Czyli, okay, czyli w Polsce zazwyczaj jest tak, że krowa ma swoją funkcję mleczną, ma karierę jako dostawca mleka, a na koniec trafia jako produkt kulinarny, tak? Więc jakby to jest taki trochę optymalizacja, bym powiedział, w jakiś sposób. Drugi cykl życia nie jest od samego początku w tym kierunku wychowywana w jakiś sposób. Dzięki, tak? Że nazwałeś to lepiej ode mnie. dokładnie o to chodzi. Czyli to jest takie, może to jest złe słowo, ale stare mięso w jakiś sposób staje się mięsem kulinarnym, a jeżeli mamy to mięso typowo kulinarne, to ten cykl życia krowy kulinarnej jest dużo krótszy, tak? Może nie stare, bo... Stare się źle kojarzy, ale no jakby wiekowe w pewien sposób. Bardziej chodzi mi o to, że są też rasy mięsne, które są długo hodowane. Faktycznie, gdybyśmy mieli uśrednić, to myślę, że gdzieś 18-24 miesiące to jest taki cykl życia krów ras mięsnych. I tutaj nie jestem pewien, ale myślę, że jest 12 lat cykl życia ras mlecznych. Ale w rasach mięsnych też znajdziemy chociażby rubię, czyli rasę hodowaną w Hiszpanii, która potrafi żyć długo. I chyba raz w życiu próbowałem mięso pochodzące, jak to nazwałeś, ze starej krowy. Było pyszne. Okej, okay, a da się tak na pierwszy rzut oka, czy jestem w sklepie, mam tu chłodnię ze stekami, czy to widać w jakiś sposób rasę mleczną, odróżnie od rasy kulinarnej, jeżeli przychodzę do sklepu i chcę zrobić takie wstępne segregacje. To jest okej, okay, to nie jest okej, okay, czy nie wiem, kolor, struktura, grubość jakichś włókien, jakby, czy w ogóle jest jakaś taka cecha, która może nakierować naszych odbiorców na to, słuchaj, to będzie być może lepszy wybór, to jest prawdopodobnie mięso kulinarne, a nie mleczne, tak? Są takie trzy kryteria, które przychodzą mi na myśl. Pierwsze to kolor,
drugie to zapach, trzecie to marmurkowatość. Z tych trzech dwa jesteśmy w stanie ocenić, bo raczej nikt nam steka powąchać, czy mięsa, z którego będziemy wykrawać, nie da. Choć u nas się to zdarza. Jak mamy sezonowane na sucho mięso w delikatesach, to często ten orzechowy zapach, który tam się pojawia, chcemy się nim podzielić. Dajemy gościom do powąchania. Kolor jasno-czerwony to jest taki, który wskazuje na to, że zwierzę raczej nie było stare. Może dochodzić do jakiejś patologii w mięsie, ale jeśli chcemy znaleźć jakąś wykładnię, to tego bym się trzymał. Czyli raczej jasny, nie taki bordowy, ciemny, tak, tylko raczej jasne jest to mięso. Okay. Mm-hmm. I marmurkowatość, którą rozumiemy jako tłuszcz międzymięśniowy, czyli jeśli mięso jest poprzecinane takimi białymi chmurkami, to jest dobre mięso. I to dotyczy też polędwicy, czy tylko takich, nie wiem, bardziej tłustych kawałków? Czy polędwica też będzie w jakiś sposób marmurkowata? Tak? Marmurkowatość jest niezależna od cięcia. To spotkamy ją w każdym steku. Jeśli ma marmurek, no bo są też mięsa, które czy rasy, które mają mniejszą zdolność do gromadzenia tego tłuszczu w taki sposób, ale też potrafią nam dać świetną wołowinę. I po tłuszczu, po kolorze, nie mówię teraz o marmurku, tylko o jakichś tłuszczowych fragmentach, które w mięsie są, jesteśmy w stanie ocenić, czy mięso było hodowane na wolnym wybiegu, czy było dokarmiane paszą. Żółty tłuszcz powoduje trawa. Okej, czyli to jest zaleta jak najbardziej. Czyli ten tłuszcz ma być taki żółtawy, nie biały. I też w ogóle ludzie często początkujący boją się tłuszczu. Jakby mięso jakby tłuste... Nie bójcie się tłuszczu. Okay, tłuszcz to jest to, co lubimy w mięsie. Dobra, jeżeli chodzi o takie rasy, bo jakby też kojarzę z restauracji Angus, jeżeli dobrze wymawiam. Dobrze. Limousine też jest taka rasa. I to są chyba takie najpopularniejsze. Jeszcze są jakieś rasy mleczne, poza tymi takimi topowymi? Mięsne. Jest Angus, jest Black Angus. To była rasa... Amerykańska, dobrze kojarzę? Czy? Wyjściowa. Ona popularna jest w Ameryce, bo została tam przetransportowana bodajże ze Szkocji albo z Wielkiej Brytanii. I w ogóle Amerykanie zrobili też brązową odmianę tej rasy. Nie różni się niczym, tylko kolorem umaszczenia. Jest Hereford, to druga najpopularniejsza. To się brytyjsko kojarzy, nie wiem czy dobrze. Tak, czy? Tak, okay. Tak. Są Highlandy, to szkocko. Jest Piemontes. Jest wspomniana Rubia. Jest Wagyu, którego nie sposób pominąć, bo chyba teraz największą popularność zyskuje ta rasa mięsna. W Polsce też przymierzają się do tego, by uzyskać polski osobnik mięsny. Faktycznie, żeby wołowina, którą dzisiaj rozumiemy, wołowina polska, tak jak rozmawialiśmy trochę wcześniej, że jest to wołowina z zagranicznych ras mięsnych hodowana na terytorium Polski, tak bodajże Uniwersytet w Olsztynie prowadzi badania nad tym, by z polskich krów, a mamy chyba 4 rasy, uzyskać osobniki, które będą nadawać się do wołowiny kulinarnej, czy pod hodowlę wołowiny kulinarnej. To właśnie też jest ciekawe, jak rozmawialiśmy wcześniej, dla mnie wołowina polska to była po prostu w Polsce, a rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że jeszcze jest krok dalej, że są polskie rasy, polskie geny i że to jest tak naprawdę polska wołowina, tak? Nie pamiętam dokładnie tych ras, bo polskie rasy to jest chyba polska czerwona, biało-czarna. One związane są z umaszczeniem. Przynajmniej tak je zapamiętałem. I tutaj na południu najpopularniejsza jest, jeśli przekręcam, to przepraszam, ale coś z czerwonym i z górami. Czerwonogórska to może być. I ona faktycznie przez wymiona, które nie są tak uwydatnione, może być dobra do tego, by uzyskać finalnie
na zasadzie mieszania z innymi rasami, z innymi osobnikami, które wykazują dobrą tendencję w budowie, do gromadzenia tłuszczu, do przyrostów. Bardzo możliwe, że na przestrzeni kilku, kilkunastu lat uzyska się polską rasę mięsną, ale to jest proces 10-15 lat z tego, co czytałem. To nie jest od tak. A wspominałeś o Kobe, przepraszam, o Wagyu. Ja przez lata słyszałem o Kobe, Japonia, najlepsze możliwe mięso, a właśnie w ostatnich latach bardziej mi się przewija temat Wagyu i chciałbym się dowiedzieć, czym się różni Wagyu od Kobe i czy to jest to samo, czy Kobe może być Wagyu, a Wagyu może być Kobe. Tak jakbyś mógł powiedzieć więcej na temat japońskiej wołowiny. Każde Kobe to Wagyu, nie każde Wagyu to Kobe. I to w skrócie. Wagyu to nic innego jak japońska krowa, chyba tak rozbijając wa i gyu, taki polski odpowiednik by nam powstał. To rasa żyjąca, wywodząca się z Azji. Z tego co pamiętam, ona występowała i w Korei, i w Chinach, i w Japonii. Natomiast Japończycy jako pierwsi przez wpływy europejskie, przez wpływy Brytyjczyków zauważyli pewną skłonność tych zwierząt do przyrostów, do fenomenalnego smaku mięsa. To mięso samo w sobie, pochodzące od tych ras, ma bardzo wysoką zawartość omega-3, omega-6 i tłuszczów jednonasyconych albo nienasyconych. I to są różnice między angusami około 30-40% z tego, co się orientowałem. To były zwierzęta gospodarcze, które pomagały przy uprawach ryżu. Taka legenda na stronie stowarzyszenia Kobe, którego jesteśmy członkami jako marka Pimiento, mówi, że w XIX wieku faktycznie Brytyjczycy dostrzegli pewne walory szeroko pojęte tej rasy, a przy okazji towarzyszyło to pewnym zmianom i otwarciu się rynku japońskiego na inne rynki, więc napływali obcokrajowcy, którzy doceniali smak tej wołowiny. Jeszcze trochę cofając się, w Japonii nie jadło się za dużo wołowiny. Jedni mówią o wpływie buddyzmu, drudzy mówią po prostu o ochronie zwierząt, bo potrzebne były w celach gospodarczych. Nie będę rozstrzygał tego sporu. Śmiało możemy iść dalej. I w momencie, w którym Japonia zauważyła, że ma produkt, który może podbić świat, zabroniła wywozu osobników za granicę. Pierwsze byki rozpłodowe Wagyu trafiły do Ameryki, to był gdzieś 1970 rok prawdopodobnie. Później do Kanady. Dzisiaj hodowle Wagyu są też w Polsce. To, co ważne, często nie są to hodowle czystej krwi. Czyli rasa Wagyu mieszana jest z innymi osobnikami ras mięsnych. W pierwszym pokoleniu podobno zawsze to wychodzi dobrze, natomiast później to mięso nie jest już tak spektakularne. Więc jeśli chcemy spróbować Wagyu, to tylko z Japonii. Takiego czystego. Natomiast nie będę się upierał, że ono jest najlepsze, bo sami sięgamy po różne kierunki. Ostatnio próbowaliśmy Wagyu z Afryki, które było naprawdę pyszne. To pytanie, czego oczekujemy, bo jak odwiedzi się jakikolwiek sklep specjalistyczny albo nawet wpisze się w internet frazę Wagyu, no to zobaczymy piękne, praktycznie białe mięso. Jeśli chcemy tego spróbować, to nie znalazłem jeszcze kierunku poza Japonią, który coś takiego jest w stanie zaoferować.
Czyli podsumowując, Wagyu dalej najlepsze będzie z Japonii, tak? To posłużę się takim banałem, ale najprawdziwsze będzie z Japonii. Jasne. A dalej jest, uważasz, najlepszy rodzaj mięsa dla ciebie? W sensie, jeżeli chodzi o rasę, czy to jest dalej top jeden tak globalnie, czy jest być może takie mięso, które jeszcze nie jest zbyt popularne mainstreamowo? A dużo z tego spróbowałem. Nie wiem, czy to jest najlepszy rodzaj mięsa. Jest najbardziej spektakularny. Na pewno nie jesteśmy w stanie tego zjeść dużo. Nie zawsze dziwią osoby, które zamawiają steki po 300-400 gramów i walczą z nimi do samego końca, bo ilość tłuszczu, który w pierwszym... Tam trochę odkrywamy. Tam są różnego rodzaju emocje. Bardziej przeżycie, coś, żeby spróbować. Przyjemność niż taki typowy posiłek, tak? My tak traktujemy restaurację, więc tak. W pierwszej kolejności mamy styczność z tłuszczem, który zachowuje się zupełnie inaczej niż ten, który mamy, bo praktycznie w każdym stopniu wysmażenia mamy wrażenie, jakby nam ktoś rozsmarowywał masło na języku. Czy jesteśmy w stanie zjeść tego dużo? No raczej nie. Gdzieś przy 100-150 gramach pojawia się ten efekt, o Jezus, jest jednak syto. Dla mnie wołowina japońska to jest świetny dodatek do steków właściwych, które nie zapchają nas tak tłuszczem. Okej, czyli o tym nie pomyślałem, że można zrobić takie połączenie z Wagyu właśnie z innym mięsem, ale to też właśnie ciekawe, ja tu wspominałem jeszcze wcześniej, że miałem okazję zjeść Wagyu, nie miałem możliwości zjeść całego steka, ale właśnie zjadłem takie skrawki jako szaszłyk i to była rzeczywiście wystarczająca ilość, fajne przeżycie, nie do podrobienia w jakiś sposób. Ale wracając do tego pytania, bo nie chciałbym umniejszać wołowinie Wagyu. Jak ktoś ma ochotę spróbować, ma zasoby finansowe, to warto. Użyłeś takiego sformułowania, czy to jest topka. Myślę, że trudno znaleźć bardziej zaskakujące mięso, które miejscami jest najmniej mięsne, jak możemy sobie wyobrazić. To jest ciekawe, dobrze to określiłeś, tak, mało mięsne w jakiś sposób. Do tego dochodzi nam ten aspekt, że raczej będziemy myśleć w kategoriach wołowiny Wagyu na specjalną okazję, więc to spotkanie przy stole będzie jeszcze inaczej smakować. Ostatnio próbowałem pyszne steki hodowane w Polsce. W sensie, no steków się nie hoduje na drzewie, ale chodziło. Ale to było dalej, tak? Nie. Okay. Nie wiemy, jakie rasy to były. Mieliśmy je przez chwilę w delikatesach, ale to był jeden rzut. Wyglądało coś na wzór wołowiny Prime, to też ciekawy aspekt, bo rozmawialiśmy o rasach mlecznych, mięsnych w Polsce. W Polsce nie ma systemu oceny klasyfikowania wołowiny. Tak jak W Stanach jest taka właśnie klasyfikacja Prime, właśnie ostatnio czytałem o mięsa, no w wołowinie to właśnie Prime tam był chyba takim najwyższym odznaczeniem. Jest Select Choice Prime i chyba jest jeszcze Standard jako taka uzupełniająca pierwsza. W Japonii mamy A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1. To jest tego sporo. W Australii mamy BMS, czyli Beef Marbling Score, która określa nam ilość tego tłuszczu. Więc warto się w tym połapać. W Polsce nie mamy tej klasyfikacji. Jeśli są pewnie ubojnie bardziej specjalizujące się w uboju krów ras mięsnych, no to będą zapożyczać, czyli będą gdzieś pewnie a la Choice, a la Prime. Nie spotkałem się z polską klasyfikacją. Może ona gdzieś jest, może ktoś ją właśnie dopracowuje, czego sobie życzę, ale nie spotkałem się, więc u nas po prostu idzie wszystko. To jest też trochę odpowiedź na to, czy w Polsce, nie wiem, czy to pytanie padło, ale mówiłeś o rasach mlecznych w polskich sklepach.
No to jest trochę odpowiedź na to, że tam się znajdzie wszystko. Czyli znajdziemy fajne steki i one będą dobrze smakować, ale jednak myślę, że to są jakieś białe kruki w tych ladach. Jeśli jakiś, bo mówię tutaj o marketowych zakupach, że pójdziemy do Lidla, do Auchan, gdziekolwiek, do jakichś dużych marketów, to nie twierdzę, że tam nie znajdziemy, ale no, jest to dość trudne. My czasami mamy może nie problem z dostępnością. Faktycznie wydawałoby się dobrej jakości wołowiny, ale czasami ona smakuje inaczej. Sami musimy edukować się w tym, z czego te zmiany mogą się brać. Całe szczęście, że gdzieś przez lata udało się wypracować kontakty i mamy gdzie pytać. Jasne. To jeszcze chciałbym skończyć temat Wagyu na koniec. Mhm. Jeżeli ktoś jest amatorem, chce zacząć przygodę z Wagyu, to jest trudne, łatwe mięso, czy uważasz, że lepiej sobie iść do dobrej restauracji na Wagyu i tam mieć ten swój pierwszy raz Wagyu, czy być może, nie wiem, w jaki sposób spróbować zaoszczędzić i w domu je spróbować przyrządzić samemu? Ty chcesz zakończyć temat wołowiny Wagyu, my nawet tam nie weszliśmy. Więc ja jeszcze trochę czasu poświęcę. Jasne. Bo jest tam kilka ciekawych aspektów. Postaram się nie zapomnieć tego pytania. Może zrobię zajawkę. Nie ma trudnych steków. Wydaje mi się, że wołowina, steki w warunkach domowych to jest coś, co łatwo można przygotować, mając najtańszą patelnię. I to gdzieś ta obawa wynika z ceny, którą musimy zapłacić i z obawy, że jednak na koniec nam to nie będzie smakować. I rozumiem tę obawę, ale niech ona nas nie ogranicza, nie hamuje. Jeszcze trochę chodząc po Japonii, to możemy sobie wyobrazić województwa. Oni to nazywają prefekturami, czyli mamy Hokkaido, mamy Kagoshimę, mamy ich całą masę, nie przywołam wszystkich. Jest prefektura Hyogo, z której powstaje wołowina Kobe. Dementując, Kobe to nie rasa, a Kobe to nazwa bodajże największego miasta portowego właśnie w tej prefekturze. I każda z tych prefektur ma swoją wołowinę. Z Wagyu też jest tak, że w obrębie samej rasy Wagyu wyodrębnia się 4 mniejsze rasy, ale tutaj mogę się pogubić, więc przeskoczę, zasygnalizuję tylko. I każda z tych prefektur na pierwszy rzut oka hoduje bardzo podobną wołowinę. A w samej Japonii organizowana jest chyba co 5 lat mięsna olimpiada Wagyu, gdzie rolnicy z różnych prefektur prezentują to, co mają. I wołowina Kobe od dłuższego czasu nie znajduje miejsca na podium. Teraz króluje Kagoshima, króluje Miyazaki. Wołowina Hida jest dość wysoko. I warto próbować też innych prefektur. Często pada to pytanie, a jakbym tak w ciemno spróbował, to czy umiałbym to rozróżnić? Wydaje mi się, że różnice są. Przynajmniej z mojego doświadczenia gdzieś staramy się ich szukać. Może to placebo, że wiemy, że jemy coś innego i próbujemy znaleźć inny smak. Natomiast każde japońskie wagyu to jest wielkie doznanie na talerzu, w ustach. Trochę ewenementem z tych informacji, które udało mi się uzyskać, jest Kagoshima, bo tam jest duży park narodowy, gdzie faktycznie hodowle są w górach prowadzone
widziałem film jak z bajki. A to ma też znaczenie, bo to, czym zwierzę jest, tym na samym końcu będzie, bardzo brutalnie mówiąc, na talerzu. Im więcej będzie miało dobrych dostępu do dobrej trawy, czy do dobrych pasz nawet, ja bym nie uciekał przed tym i nie piętnował hodowli, w których zwierzęta są dokarmiane, czy to zbożami, czy ziemniakami, batatami, czymkolwiek. W sensie, no, może nie czymkolwiek, ale jakimś... No w Japonii też jest zima, więc nie ma możliwości, żeby też krowy jadły cały rok trawę. Właśnie do tego chyba chciałem nawiązać, że w Polsce nie możemy sobie pozwolić na wypas 24 miesiące, bo opas bydła, myślę, że to są... Zaczyna się pewnie w maju, kończy się w listopadzie. To nie jest duży czas. Największe naturalne pastwiska naturalne, gdzie praktycznie nie wycina się lasów, to jest Argentyna, która przez lata uchodziła za to miejsce, w którym hoduje się najlepszą wołowinę. Właśnie miałem takie pytanie na liście właśnie. Kiedyś taki pierwszy kontakt z wołowiną, to że najlepsza. Jeszcze zanim usłyszałem o Kobe, to że argentyńskie steki to są najlepsze, tak? Ile w tym prawdy? Są pyszne. O jakie steki byś mnie nie zapytał? Pewnie, które obaj znamy, bo gdzieś przecinamy się w delikatesach, to pewnie powiedziałbym, że dobre, bo staramy się to selekcjonować. To też nie jest tak, że każda wołowina z Argentyny będzie pyszna. To też nie jest tak, że każda wołowina z Polski, czy hodowana w Polsce, będzie zła. To też nie jest tak, że każda wołowina z Japonii skradnie nam serce. Bo jeśli idziemy w jakieś uogólnienia, to pomijamy jakiś, czy zabieramy sobie ten margines błędu. W Argentynie po prostu na dużą skalę swego czasu zaczęto hodować rasy mięsne. Oni się w tym wyspecjalizowali, mają dostęp, zwłaszcza w Patagonii, do naturalnych pastwisk, o których wspomniałem. Mają ich najwięcej i to jest duży obszar, więc mogą po prostu cały rok przepędzać praktycznie te zwierzęta z pastwisko na pastwisko. A to ma duże znaczenie. Ostatnio dowiedziałem się, tutaj muszę uważać na słowo, bo kiedyś użyłem sformułowania, że mięso wydaje się być trochę bardziej kwaśne, natomiast tą kwasowość mięsa dobrze rozumiem, w sensie pozytywnie. W zależności od tego, czy zwierzęta wypasane są na północy, czy na południu, a te regiony różnią się znacząco w zasobność, może nie zasobność pastwisk, ale w zasobność w urodzajne pastwiska. Czyli tam, gdzie ta gleba daje mniej różnorodne trawy, to tam będziemy mieć bardziej płytki smak mięsa. Natomiast, i to jest bodajże północ, natomiast na południu będziemy mieć trochę bardziej żyzne ziemię, gdzie mamy mnogość traw, które rosną na pastwiskach, które są zasobem tych pastwisk i tam ten smak jest znacząco bogatszy. Ale też chodzi o strukturę. Nie skupiałbym się tylko na smaku. Kruchość czy zasobność marmurego, o którym mówiliśmy. Na pewno Argentyna, wracając do twojego pytania, jest tym kierunkiem, po którym warto się zainteresować. Tam jest bardzo dużo hodowli, czy to herefordów, czy czarnych, czy brązowych angusów, które są dobrymi, solidnymi rasami mięsnymi. I to już tylko i wyłącznie kwestia rolników, gospodarzy i gospodarstw o to, by utrzymywać, by odbudowywać stado w
taki dobry sposób, czyli żeby faktycznie dbać o to, by odbudowywać stada, używając do tego dobrych osobników, które będą przekazywać dobre geny. Czyli to jest właśnie ta selekcja w jakiś sposób, tak? Mhm. Okej, okay, a przejdźmy może też do cięcia, bo każdy kojarzy polędwicę, antrykot, rozbew prawdopodobnie. To mówię o takich bardziej stekowych cięciach, już nie mówię o jakimś... Są jeszcze tomahawki, T-bony, porterhouse, tak? Dobrze każę? To są już w jakiś sposób miksy. I jakbyś mógł powiedzieć coś więcej. Na przykład ja uważam na przykład, że taki jest mój tok myślenia. Jeżeli na przykład kupuję mięso do domu, zazwyczaj kupuję polędwicę z tego względu, że wiem, że ją na pewno potrafię zrobić dobrze. Jest prosta, powtarzalna dla mnie. Bardzo lubię antrykot, ale jest dużo dla mnie trudniejszy. Podejrzewam, że jest mi ciężej wyczuć ten punkt. Na przykład antrykot sobie lubię zjeść u was, bo wiem, że będzie na pewno dobry. Rozbew rzadko jadam. Nie jadłem jeszcze tych właśnie z kością kawałków, że jest trochę tego. Więc to jest jeszcze przede mną, tak? Polędwica, antrykot i rozbew to są takie trzy restauracyjne cięcia. W każdej restauracji z grillem, w której przerabiane jest mięso wołowe, to na pewno je spotkamy. Ale to nie są wszystkie cięcia. Z tego, co mi wiadomo, to są dwie szkoły rozbioru, czyli szkoła, która wywodzi się ze Stanów i z Francji. W tej francuskiej mamy trochę więcej cięć, bo oni bardzo dokładnie przyglądają się temu, co można przerobić, chociażby w postaci też różnego rodzaju podrobów, myślę, nie tylko o wołowinie, ale o wieprzowinie. Czyli starają się uzyskać jak najwięcej elementów jadalnych z mięsa. W Hiszpanii się jada ogony, jęzory. Jeśli ktoś robi to z głową, to ta przygoda w odkrywaniu różnego rodzaju wołowiny naprawdę może się nie kończyć. Może trochę mówiąc o różnicach, to tak myślałem, że antrykot chyba, nie wiem, czy bym tak zrobił, ale ja też nie jestem dobrą próbą. Ale polędwica wydaje się być takim bardzo bezpiecznym mięsem. W delikatesach czy w naszych restauracjach tego schodzi najwięcej. Bo tam nie ma tłuszczu za dużo, czy takich dużych przerostów tłuszczowych. Jest to czyste mięso, gdzie raczej nie znajdziemy niczego nieprzyjemnego pod zębem. Co jednak w steku czasem może nas spotkać i to żadna jego wada. Rozbew będzie ukazywał nam taki pasek tłuszczu z boku, taką pokrywę tłuszczową. No i antrykot to jest mięso najbardziej przerośnięte z okiem tłuszczu w środku, które jak taka pajęczynka rozchodzi nam się po całym mięsie. Ze steków z kością wymieniłeś tomahawk, czyli antrykot z dużą kością żebrową. Wymieniłeś T-bone i porterhouse. Tak. I tutaj wracając do naszej gry z początku, każdy porterhouse jest T-bonem, nie każdy T-bone jest porterhouse'em. Różnica jest w wielkości polędwicy, która znajduje się w tym mięsie. Bo nazwa T-bone wzięła się z tego, że kość tworzy nam literę T. Z jednej strony mamy rozbew i mniejszy kawałek polędwicy. Jeśli ten kawałek polędwicy jest mniejszy niż 3 cm, mówimy o T-bone. Jeśli większy, to mówimy o porterhouse'ie. I ja nie tak dawno odkryłem moje doświadczenia z częścią biodrową, czyli z zadem, nie były najlepsze. Po prostu to mięso jakoś nie przekonywało mnie smakiem, aż zacząłem próbować wołowiny prime w postaci pikani, tritipa albo wołowiny wagyu.
I tam znalazłem teraz takich swoich faworytów. Tritip, Picania, Teres Major, Bavette, Denver Steak, Butcher Steak. To są nazwy dodatkowych cięć innych. I na tym na pewno się nie kończy. Nawet nie siliłbym się na wymienienie wszystkich, bo myślę, że bym poległ. Więc warto odkrywać nowe. Dla ludzi, którzy lubią polędwice, może to być trochę trudniejsze zadanie, choć nie do niewykonania, bo znajdziemy też chociażby tritip, który jest takim też czystym mięsem bez przerostów, ale jak ktoś lubi antrykota, to ma w czym wybierać. Bo to ludzie, którzy sięgają po antrykot, już są bardziej oswojeni z tym tłuszczem, wiedzą, co może tam zaskoczyć. I w kolejnym kontakcie nie będą mieli z tym problemu, bo niektóre cięcia po prostu bogate są w ten tłuszcz. Inne od tych, które tutaj wymieniliśmy. A zauważasz, mam też taką grupę znajomych, która uważa, że polędwica nie nadaje się na steki, że to jest profanacja. Znaczy nie, że właśnie w drugą stronę, że to jest zbyt mało tłuste mięso i... Nadaje się, ale rozumiem, że może chcą odkrywać trochę szerszą gamę smaków, jedząc stek, i wtedy się na pewno z tym zgodzę. Sam antrykot składa się z trzech części. Bo będąc profesjonalnym, możemy mówić o ribaju, jeśli mnie pamięć nie myli, i o enterkocie. Bo jakbyśmy sobie wyobrazili antrykot, w środku mamy to kółko tłuszczu, o którym mówiliśmy. U góry mamy czapę. Tutaj z boku jest jeszcze taki niewielki fragment, który też trochę inaczej smakuje. No i ten największy płat skupiony w oku oka. I tam mamy różną twardość mięsa i inne smaki. Gdybyśmy jedli pewnie surowego antrykota, trochę lepiej byłoby nam to wyczuć. Po obróbce termicznej to możemy trochę zgubić te różnice. Ale rozumiem, w branży trochę mówi się, że antrykot powinien być królem mięs, nie polędwica. No, ale nie my rozdawaliśmy te karty. Jasne. A jeżeli chcemy przyjść do restauracji, zjeść steka, jak go prawidłowo zamawiać, czego unikać z tak swojego doświadczenia? Nie bójmy się pytać. Wierzę, że nie tylko w restauracjach Pimiento, ale generalnie w restauracjach, które serwują wołowinę, wiedza ludzi, którzy do nas podchodzą, jest, jeśli nie duża, to wystarczająca, by się nami zaopiekować w tym temacie. Więc pytajmy. Prośmy, żeby nam pokazano to mięso. Czyli to nie jest nic nie na miejscu, zapytać, co mogę zjeść, tak? W jaki sposób, jak to wygląda? Nie. Trochę koniec języka za przewodnika, korzystając z jakiegoś polskiego powiedzenia. Pytajmy o różnicę. Nie bójmy się powiedzieć, że może nie jestem wielkim fanem steków, albo jem go pierwszy raz. Nie ma w tym nic złego. To po naszej stronie, jako gospodarzy, myślę tutaj o branży restauracyjnej, jest to, żeby dostarczyć dużo informacji, które ułatwią naszym gościom wybór. Myślę, że często doradzamy w restauracjach przez to, co sami lubimy. To może nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli sporadycznie chodzimy do restauracji, to myślę, że w większości miejsc polędwica będzie takim bezpiecznym wyborem. Przede wszystkim chodzi mi o ten tłuszcz, który
gdzieś z wywiadów z Zalady może bywać problematyczny, przynajmniej takie informacje mam, może odrzucać, może niepokoić. A jeśli chcemy odkrywać, to myślę, że w wielu restauracjach też znajdą się takie różne steki do spróbowania w jednym czasie. U nas jest to danie, które nazywa się pimiento parriada, gdzie serwujemy 3 kawałki wołowiny, polędwica, rozbyw i antrykot. Można sobie dorzucić do tego, jeśli mamy coś spoza oferty, czy to w postaci steków z Australii, czy w postaci steków ze Stanów. I samemu odpowiedzieć sobie na pytanie, co w tym okresie najlepiej nam smakuje, bo nasze smaki też się zmieniają. Czyli to, że w danym momencie smakuje nam polędwica, nie znaczy, że do końca życia będziemy jej wielkim fanem. No i otoczenie ma duży wpływ na to, jak smakuje nam mięso, nasz nastrój. To, czy ten dzień przebiega po naszej myśli. Ja z drugiej strony też zachęcam do tego, po prostu dzielić się szczerymi opiniami. Zwłaszcza na miejscu, bo wtedy my jako restauratorzy, menadżerowie, pracownicy możemy zareagować. I jeśli coś nas niepokoi, to proszę nam o tym mówić. Okay, ja właśnie teraz to tak pomyślałem, jak kolejny raz nam tutaj się pojawia temat różnych kawałków w tym samym czasie. Zazwyczaj u was jadłem po prostu steka, jeden rodzaj. Zaraz mi się przypomniało, że byłem parę razy chyba w Warszawie, gdzie była zupełnie inna forma podawania steków. Być może to dlatego, że byliśmy większą grupą, że było taki powiedział sharing steki były, że były, nie wiem, jakieś duże kawałki pocięte na plastry i można było właśnie dzięki temu zjeść takiego. I to jest chyba też fajny pomysł w ogóle, żeby taką rozpocząć swoją przygodę i z grupą znajomych. Zamówić x steków właśnie w takich plasterkach i można wtedy w jednym momencie odkryć, co się lubi najbardziej. Nic dodać, nic ująć. To jest ta idea, do której nam jest bardzo, bardzo blisko. Żeby myślę, że branża gastronomiczna przeszła już od zaspokojenia tej elementarnej potrzeby nakarmienia nas. Ona też jest oczywiście ważna, ale jednak trochę weszliśmy w ten sektor experience, gdzie chcemy dostarczać nie tylko jedzenie, ale też emocje przez to, jak restauracje wyglądają, przez to, kto nas obsługuje, przez to, kto siedzi wokół nas, jakie osoby, czy identyfikujemy się z tą grupą, do której restauracja trafia, czy nie, jaka muzyka leci, jakimi sztućcami jemy, z czego pijemy, jak wyglądają toalety. To jest szereg rzeczy, o których my myślimy. Na samym końcu jesteśmy oceniani pewnie przez wiele filtrów, ale restauracja jako miejsce, do którego wychodzimy z przyjaciółmi, z bliskimi, czy nawet biznesowo, to jednak fajnie byłoby tam się dobrze czuć i dobrze bawić. Super. Jeszcze z wołowiną tak bardzo mi się też kojarzy temat sezonowania nieodłączny. Są na przykład restauracje, które szczycą się tym, że mają sezonowane mięso, jakieś takie maszyny, szafy do sezonowania. Czy każdą wołowinę, czy to jest jakby coś konieczne, że wołowina, nie wiem, musi być sezonowana, czy jeżeli jest dobra, to nie musi, albo nie wiem, kiepska, na przykład jest sezonowana, bo jest kiepska. Jakby jaki jest taki tok w ogóle i potrzeba sezonowania i czy w ogóle to jest, czy wołowina musi być sezonowana, żeby była dobra, tak? I czym jest sezonowanie w ogóle, tak? Myślę, że każdy moment od momentu uboju jest procesem sezonowania. Czyli to, że mięso wisi na hakach i wytraca krew. Później dalsze elementy rozbioru, pakowanie. To dla mnie jest sezonowanie. Czyli przeciąganie tego procesu do momentu konsumpcji w czasie.
Bo przepraszam, że przerwa, ale teoretycznie dużo osób może myśleć, że czym świeższe mięso, tym lepsze. Czyli na przykład, a nie do końca na to wychodzi, tak? Czy... No nie do końca na to wychodzi. Mówiąc o sezonowaniu, myślę, że możemy wspomnieć o dwóch procesach, czyli sezonowanie na mokro i to jest proces, który nam jest bliższy, w sensie nam jako marce, i sezonowanie na sucho, czyli to, o czym ty wspomniałeś. Ja nie jestem w stanie rozstrzygnąć sporu, które mięso jest lepsze. Jadłem i takie. Ten proces sezonowania na sucho w okolicach 50-60 dnia sezonowania powoduje, że wytrąca nam się taki bardzo orzechowy zapach i smak. I to dosłownie. Sezonowanie na mokro, na smak, myślę, że bezpośrednio nie wpływa. Może wpływać na kruchość, czyli na to, jak mięso będzie zachowywało się w naszych ustach, z jaką przyjemność będziemy czerpali z konsumpcji mięsa. Jasne. To dla mnie jest ciekawe to, że dużo miejsc komunikuje jako zaletę. Sezonowane, a na przykład przychodząc do was, mi ta informacja kompletnie umknęła, że mięso jest sezonowane. Jakbyście ten temat pomijali i na przykład ja być może to odbierałem, że właśnie wasze mięso nie jest sezonowane jako taki amator i właśnie teraz mi to otworzyło. Nasze mięso sezonowane jest na mokro, to mówiliśmy zanim włączyliśmy mikrofony między 40 a 70 dni. Bo wykorzystujemy proces dostawy, gdzie wołowina z Argentyny płynie statkiem. Sama podróż zajmuje około... Te widełki podawali górną granicę do 60 dni. No to jest czas, w którym my sezonujemy. W sensie mięso się samo sezonuje. W swoich sokach, w krwi, w osoczu, w wakuum, w którym jest zamknięte. I dla nas jest to wystarczający proces. Też nie mamy doświadczenia w sezonowaniu wołowiny na sucho, więc trudno mi mówić o technikaliach. To bardziej od dostawców, którzy nas zaopatrywali w to mięso, natomiast to zawsze działo się poza naszą organizacją. Mieliśmy wyspecjalizowanych dostawców, którzy zajmowali się tylko i wyłącznie tym i pilnowali nam i selekcji wołowiny, bo wtedy ona pochodziła z Polski i procesu sezonowania. Takie najdłużej wysezonowane mięso to mieliśmy 90-dniowe. Plus. To nie jest. To mięso sezonowane na sucho, ono zaczyna tracić na wadze, bo wytrąca nam się to, co w mięsie mokre. I zaczyna nam trochę obsychać. Właśnie ja to tak zrozumiałem jako laik. Dla mnie sezonowanie to było takie trochę suszenie tego mięsa. Tam chyba też sól czasem występuje, nie wiem, być może jako coś właśnie odciągające tą wodę, ale jakby nie znam szczegółów, tak? Często to mięso, które my braliśmy do naszych restauracji, sezonowane było w maśle. Czyli tłuszcz, całe elementy były zanurzone w maśle, które zastygało. Sezonuje się też w łoju wołowym. I ten tłuszcz, ta pokrywa zabezpiecza nam mięso przed nadmiernym wysychaniem. Ja tak rozumiem ten proces. Okej, jakby też to sezonowanie na sucho też dla mnie na przykład to trochę nie do końca smacznie wygląda. Takie dla mnie to mięso wygląda takie ale przeschnięte. Tak. Ale ten rynek nie jest jednolity, więc na pewno jest sporo osób, które docenią ten proces sezonowania na sucho. On mnie ciekawił, natomiast jako organizacja nie mieliśmy
jeszcze przynajmniej okazji się tym zająć. Może się zajmiemy. Też przez 15 lat nie mieliśmy okazji prowadzić sklepu, a prowadzimy od dwóch. To właśnie do tego może bym przeszedł, bo też dużo naszych widzów interesuje temat, jak przygotować steka w domu, jak go najpierw kupić. Także jeżeli idziemy do sklepu, na co zwracać uwagę tak naprawdę? Takie, nie wiem, red flagi, jak rozpoznać nieświeże mięso, stare, bo też jest taka obawa, że może być coś nie tak. Więc na początek może bym omówił ten temat zakupu, a potem przejdziemy do tematu, jak smażyć steka w domu. Koszula najbliższa ciału, więc ja jednak zachęcałbym do zakupu mięsa w sklepach specjalistycznych. W dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu, bo możemy zamówić steki przez internet, jeśli mamy sprawdzone miejsce. Trochę o tym mówiliśmy, bo tymi trzema wektorami, które będą nam wyznaczały, przynajmniej powinny nam wyznaczyć dobrej jakości wołowinę, to będzie kolor, to będzie zapach i to będzie zawartość tych białych elementów, które nazywamy marmurkiem w mięsie. Więc w teorii im ciemniejsze, tym może warto byłoby unikać. Ale gdybyście mnie spotkali za ladą, to pewnie opowiem wam coś innego. Bo sami pracujemy z tym mięsem i widzimy, jak ono dynamicznie się zmienia. Więc ja mam trochę trudność w tym, żeby wyznaczyć taką jedną linię zakupu, że jeśli odhaczymy 3 z 4 rzeczy, to to mięso będzie ok. Dla mnie jednak sklepy specjalistyczne, które będą się w tym specjalizować, są dużą gwarancją tego, że pewnie w większości przypadków nie trafimy na jakiś falerny kawałek, chociaż i nam też się to zdarza, że czegoś nie przypilnujemy, coś nam umknie. Szczęśliwie, że mamy wypracowaną politykę kontaktu z gościem, który ma jakieś zastrzeżenia do naszej usługi, więc też nie skreślałbym takich miejsc, jeśli raz na jakiś czas powinien im się noga. Natomiast jeśli już mamy okazję kupić to mięso, nieważne gdzie, to jeśli mamy okazję, to możemy zapytać, dlaczego ten kolor się różni albo nie jest różni od innych, albo nie jest jasny, taki czerwony. Jasny, nie ciemny. Myślę, że taka jedna rzecz przypomniała. Pamiętam, kiedyś kupiłem na targu pietruszkowym w Krakowie z jakiegoś gospodarstwa z Podkarpacia ekologiczną wołowinę. I to była wołowina, która była praktycznie, znaczy polędwica to była, była może nie, że biała, ale była szara w ogóle. Bardzo, bardzo jasna. I jakby, przypuszczasz, dlaczego tak wyglądała? Wyglądała prawie jak po usmażeniu, jak była surowa. Taki miał. Okej. Okay. A jak była zapakowana? Próżniowo i to prawda była, być może ona była bardzo młoda, bo ta polędwica była naprawdę bardzo malutka, była taka bardzo cienka, jakby była taka jak ogon prawie wyglądała, była taka bardzo mała, więc może to była, nie wiem, cielęcina, nie wiem. Jakby. No mogłaby to być cielęcina, ale mogła też pochodzić od młodego osobnika. Stojąc za ladą, to dla mnie jedynym wyznacznikiem tego na samym końcu, czy mięso jest dobre, czy nie, to jest jego zapach. Bo jeśli ten zapach nieprzyjemny po otwarciu długo nam się utrzymuje, bo jakby tnąc steki z większych elementów, pakujemy jednak żywy organizm, więc on cały czas reaguje. Na przykładzie pimiento my pakujemy steki próżniowo z wkładem celulozowym, który ma nam trochę odbierać płynów, które tam mięso będzie oddzielać od tego elementu stałego. Więc jeśli my to otworzymy, to bardzo możliwe, że uderzy nas, na pewno uderzy nas jakiś zapach. My go będziemy interpretować jako ten pożądany albo ten niepożądany. Jeśli on jest niepożądany, to jeśli nie ustąpi po 30 minutach, to
no to warto się zastanowić. Ale to jest właśnie też, co słyszałem chyba u was w sklepie właśnie, bo ja na przykład nie lubię tego zapachu otwieranego mięsa. Dla mnie jest taki kwaśny i zawsze mam wrażenie, że być może jest już coś nie tak, ale to właśnie słyszałem u was, że ten zapach jest zawsze na początku, a z tym wskaźnikiem, czy jest okej, czy nie, jest dopiero po jakimś czasie. Czy on ustępuje, czy nie ustępuje. Mhm. Tak? Okay, czyli... Dlatego my też zalecamy, żeby sobie przed przygotowaniem wołowinę wyciągnąć trochę wcześniej. Żeby przynajmniej sprawdzić. Myśmy nie byli zaskoczeni, że otwieramy i coś. Musimy podjąć decyzję w przeciągu 2 minut, czy mamy ją smażyć, czy nie. Dajmy sobie trochę czasu, pobawmy się z tym produktem. Czyli położyć na przykład na talerze, wyciągnąć takie steki, zostawić na chwilkę, 10-15 minut i wtedy powąchać, sprawdzić. To jest taki realny test zapachu. Czyli ten... Z tym czasem jest różnie, bo my też w swojej instrukcji piszemy, żeby te steki trochę złapały temperaturę pokojową. One chyba w tym czasie nie są w stanie złapać temperatury pokojowej. Na pewno. Natomiast to jest okazja do tego, żeby sprawdzić, czy to mięso jest ok. I też w mojej opinii trochę łatwiej pracuje się z mięsem, które trochę się ogrzało. I to jest doświadczenie restauracyjne. Też kucharze, z którymi my współpracujemy, że oni na wieczorny serwis starają się raz na jakiś czas uzupełnić sobie mięso, by później pracować z mięsem, które jest już w trochę innej temperaturze niż to, które wyciągnęliby z lodówek podblatowych. I w przypadku tych niskich stopni wysmażenia będzie nam łatwiej je przygotować. Nie będziemy mieli tego efektu, że mamy zimne mięso w środku. Okej, właśnie takim jedną z często powtarzających się pytań jest właśnie to, czy ta temperatura pokojowa to jest taki zabobon, czy coś ważnego, ale tu mamy już potwierdzone, że jak najbardziej warto to mięso wyciągnąć jak najwcześniej. Tak, to na pewno im wcześniej sobie wyjmiemy, tym lepiej, może nie dzień wcześniej, ale to 2-3 godziny, tak? Na pewno to nie zaszkodzi, a sami możemy ocenić. Wczoraj wieczorem robiłem steka i robiłem go prosto z lodówki. I da się go zrobić i smakuje dokładnie tak samo. Ale może wprowadzając się trochę w nastrój, bo wspominaliśmy o tym, że jedzenie to też emocje. Możemy zrobić sobie taki rytuał, że ono już czeka. Też należycie zaopiekujmy się tym produktem. Na to pytanie trochę też już odpowiedzieliśmy, ale na początek, jaki rodzaj mięsa? Czy rzeczywiście zaczynamy od polędwicy, jeżeli zaczynamy przygodę ze stekami w domu, czy... Jednak. Próbujmy. Prawdą jest, że z perspektywy osób, które muszą coś polecić, to polędwica jest dla mnie wciąż najbardziej bezpiecznym wyborem, bo to jest przede wszystkim wysokie mięso, czyli w momencie, w którym je grillujemy, smażymy, dość łatwo nam jest utrzymać ten czerwony środek. Czyli nie jest, trudniej jest w mojej opinii przeciągnąć to mięso dla osoby, która na co dzień nie pracuje z mięsem, niż inne cięcia, które po prostu są cieńsze. Okej, czyli grubsze cięcie jest łatwiejsze, bo trudniej je przesmażyć w jakiś sposób. Tak. A miałem właśnie takie pytanie na końcu języka, właśnie o wielkość taką preferowaną, czyli na przykład w sensie, czyli większy kawałek teoretycznie powinien być łatwiejszy do zrobienia? Dwie rzeczy są. Pierwsza jest taka, że polędwica z natury jest wysoka, bo to jest taki warkocz, nie aż tak bardzo rozległy, więc wycinając nawet 150 gramów będziemy mieć do przygotowania dość wysoki kawałek mięsa. My możemy trochę ugnieść, to nam tego mięsa nie zabije. Możemy też poprosić o wycięcie po prostu większego kawałku rozbefa, czy większego kawałka antrykotu. No tylko wtedy pewnie będziemy sięgać jakieś 400 czy 450 gramów. To jest fajna opcja do podziału. Czyli jeśli w domu preferujemy te same stopnie wysmażenia, to na pewno jest dobre rozwiązanie. Praca z wyższym mięsem, z grubszym mięsem jest
łatwiejsze, bo mamy większy margines błędu, żeby przygotować je w dobrym stopniu wysmażenia. Okej, czyli gorzej jest zrobić za długo niż za krótko w jakiś sposób, tak? Przeciągnięty stek jest większym błędem niż niedosmażony w jakiś sposób, tak? Bo dosmażyć możemy, a nieznany jest mi odwrotny proces wciąż. Dobra, a też tak są różne opinie na temat, tutaj jest najwięcej chyba kontrowersji. Mamy na przykład przyzwyczajenia z karkówki. Zamarynować, zostawić 2 dni w lodówce, czy na przykład stek ma być typowy sauté bez niczego, czy przyprawiać przed, czy przyprawiać po, czy obtaczać oliwą. Są tutaj różne szkoły. Jaki jest w twojej ocenie taki preferowany sposób? Fajnie, że dodajesz, że to są różne szkoły, bo myślę, że każdy powinien jeść to mięso tak, jak lubi. Idąc do restauracji, jednak sięgamy po jakieś dodatki, nawet jeśli idziemy do restauracji z grillem. Więc to mięso na pewno wzbogacone o warzywa, sosy też fajnie smakuje. Ja trochę nie rozumiem zalewania steków sosem w pierwszej kolejności. Ale to nie bardziej na myśli w sensie przed obróbką, czyli w sensie na przykład steka, na przykład ktoś, nie wiem, daje oliwę z jakimś, nie wiem, w najgorszym przypadku z wegetą i marynuje i tak obmacza go. Czy to jest w ogóle konieczne w jakiś sposób? Albo też są takie teorie, że jeżeli sól dodamy przed, to ona utwardzi mięso, na przykład solić po, a pieprzyć przed. Różne tutaj są wersje. Nie mówię już bardziej o to, w jakim, z czym jeść to mięso, tak? Ale przyprawiajcie, kiedy chcecie. To nie powinno mieć znaczenia. Możemy solić przed, możemy... Czy to jest zabobon, że solenie utwardza mięso? Bo też jest jakaś taka teoria, że na przykład sól Maldon podobno nie utwardza mięsa. Nie wiem dlaczego. To pewnie opowiedzieli ją ludzie z marketingu soli Maldon. Sól Maldon jest pyszna. Sami ją mamy i sami w delikatesach i sami z niej korzystamy. Bardzo dobra. Możemy marynować mięso. Dużo osób przychodzi do delikatesów i wybiera sobie kawałki sous vide czy pod sous vide. Super się ta wołowina sprawdza w wodnej kąpieli. Zwłaszcza jeśli dodamy sobie tam troszkę masła i rozmarynu. Ale najpierw się mimo wszystko obsmaża sekundę? Czy można robić sous vide takie 100% bez niczego? No, można. Okay. Nie ma potrzeby wcześniejszej obróbki. Dużo osób robi sobie pieczenie, więc z automatu będą wzbogacać ten smak mięsa wcześniej przed przygotowaniem. W restauracjach u nas jest lawa kamienna albo grill wodny, więc one też oddają ten tłuszcz do mięsa. A czym jest grill wodny w ogóle? Bo to pierwszy raz się spotykam. Masz normalnie grill, a pod spodem masz wodę, która paruje. Czyli jakiś mokry grill. Taki, okay, mokry grill, tak. To w dużym uproszczeniu. Myślę, że nie trzeba tutaj być naukowcem, żeby wyobrazić sobie, że po prostu będzie dodawać nam wilgoć. Taka grill w saunie. Taki, tak. Tak, grill sauna. A są grille opalane węglem drzewnym, chociażby japońskie robaty. To też zmienia nam smak mięsa. No, mi najbliżej jest do tego, że jedzmy tak, jak lubimy. Jeśli ktoś potrzebuje sobie zamarynować w jakiś sposób, ma na to fajny przepis. Czemu nie? Z drugiej strony, jeśli już sięgamy po wołowinę kulinarną, zostawiamy za nią trochę pieniędzy w sklepach, to spróbujmy ją też po prostu, jak smakuje, sama. Nawet w postaci, nie wiem, tatara. Można posiekać, można zrobić pyszne burgery. Można pociąć na mniejsze kawałki i robić przeróżne zupy. Nie mam tu jednej odpowiedzi, bo u mnie ta odpowiedź będzie brzmiała: jedzmy tak, jak. Znaczy ja też jestem fanem, jedzmy tak, jak lubimy, nie? Najlepsze jest tak, jak tobie smakuje, ale jestem na przykład ciekawy, jeżeli lubię wasz standard,
jak osiągnąć taki efekt? Jaki u was jest ten proces? Właśnie, czy to mięso jest marynowane, czy jest przyprawiane, czy... Okay. Nie. Jest wycinane. Zwykle trochę wcześniej ogrzewane, czyli ono sobie jednak przed tym grillowaniem, już nieważne, czy to za bobą, czy nie, ale w naszym standardzie odpoczywa. Grillowane jest przez specjalistów, przez chłopaków, którzy pewnie ugrillowali tony mięs. Wykorzystujemy czasami masło klarowane do tych mniej tłustych kawałków albo jakikolwiek tłuszcz, który ma wysoką temperaturę spalania, by nie przylegało do rusztu. Po wygrillowaniu, po usmażeniu odpoczywa chwilkę mięso, żeby wyrównać temperaturę, żeby soki, które w mięsie krążą, zostały, ułożyły się. Nie jest serwowane, cały sekret, pimiento. To wydaje się proste. Właśnie takie są najtrudniejsze chyba. Absolutnie nie jest, ale też w naszym przypadku punktem wyjścia jest jakościowy produkt, o który staramy się dbać, o którym staramy się uczyć, który staramy się sprawdzać. A taka, jeżeli na przykład, czyli tutaj mówimy o grillu i tu są też takie teorie, że grill ma być jak najbardziej gorący. Czy to prawda, że to mięso musi jakoś tak zamknąć? Też są teorie, że na przykład nie należy używać szpikulca, żeby go obracać, że wtedy wypłyną soki. Pęknie. Tak, jak już będzie po wszystkim. Nie, sprawdzajmy mięso, możemy je nacinać, tam nic złego się nie stanie, a będziemy tylko bardziej przekonani do tego, że przygotowaliśmy je w należyty sposób. Przynajmniej fizycznie chyba nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby nie nakuwać tego mięsa. Czy tam było jeszcze jakieś pytanie? Nie, ale mi się przypomniało jeszcze jedno. Tak jest szkoła też taka, że jest podwójna temperatura smażenia, że najpierw się daje na grilla na środek, na chwilkę w bardzo wysokiej temperaturze, a potem, że tak powiem, dalsza część pieczenia jest w niższej temperaturze. I czy to jest w jakiś sposób prawidłowa technika? Bo zadałeś pytanie o temperaturę i to było to pytanie, które gdzieś zostało mi z tyłu głowy, a nie mogłem go przywołać. Grille w restauracjach rozgrzewają się do około pewnie 230, myślę, że może pod 300 stopni. Robata, którą mamy w nami, tam jest bodajże 760, jak kiedyś mierzyliśmy, albo na tyle pozwolił nam zmierzyć termometr. Już nie pamiętam dokładnie. Więc te temperatury są wysokie. Ale też mówimy o temperaturze, która jest w ognisku, w środku. Im wyżej, tym ta temperatura jest mniejsza. W domowych warunkach nie zdarzyło mi się rozgrzewać kuchenki do 100 stopni. W sensie do 100% mocy, nie do 100 stopni. Zwykle smażę tak na 3/4 w tej pierwszej fazie, a później obniżam trochę. To, co jest moim sekretem, to obracam z zegarkiem w ręku co 30 sekund mięso. Ile razy? Nie, więcej niż 4? Czy... W zależności od tego, jaki stopień chcę uzyskać, jak wysoki stek mam. Bo my możemy się umówić, że po 2,5 minucie będziemy mieć odpowiedni stopień wysmażenia, ale to nawet gdybyśmy mieli czasami ten sam rodzaj mięsa, ono może się zachować inaczej. Mięso ma swoje kaprysy. I nie powie ci dlaczego. Moja technika to jest 4 razy, ze względu na to, że lubię mieć kratkę na mięsie. Tak od grilla sobie lubię zrobić z jednej strony, z drugiej, potem odwracam 90 stopni. A 4 razy w jakich odstępach czasu? Czyli z jednej strony na przykład robię tam, nie wiem, 1,5-2 minuty, obracam znowu i tak 2 razy, żeby było po prostu krzyż, żeby mi powstał. I jaki masz stopień wysmażenia? Ja lubię takie medium rare. Do tego doszedłem. Moją przygodę ze stekami zaczynałem od well done i tak z wiekiem, z doświadczeniem schodzę do medium rare w mojej ocenie. Nie zawsze mi to wychodzi.
No tak. Ale przygotowujesz 8 minut, tak? Dobrze to rozumiem. Koło 8 minut robię steka, tak. Okej. Okay. I w taki 200-gramowy w warunkach najczęściej polędwica. Polędwica około 200 gramów od was na grillu gazowym na balkonie. Okej. Okay. Ja chyba tak długo steka nie robiłem. Ja też trochę polędwicę zgniatam, żeby ona była... Okay, to też nie jest jak radna profanacja, okej. Okay. Ale przed grillowaniem. Nie w trakcie, okej. Okay. Jeśli jest, to przepraszam, ale tak robię. Pytanie, kto tego ustalił, to dobra, ale... ja sobie obracam dość regularnie. Myślę, że około 6 minut przygotowuję medium rare, ale też częściej jadam antrykoty albo jakieś cieńsze kawałki steków. Bo tak sobie myślę, że to pozwala nam utrzymać w miarę równą temperaturę w mięsie. Czyli to 30 sekund powoduje, że pracujemy z obydwu stron na w miarę jednakowej temperaturze. I tak działam. I też odstawiam sobie mięso po grillowaniu czy po smażeniu. Ja jestem fanem patelni, więc na patelni przygotowuję mięso. Tak z minutę, z półtorej. Już nawet pocięte na mniejsze kawałki. Akurat jestem fanem grilla cały rok, zimie w czapce na chwilkę wyskakuje, tak? I jakby to u nas działa. Jeszcze jest taki temat, też właśnie mówię, że mięso jest kapryśne. Jak zrobić, żeby to było powtarzalne? Są jakieś techniki tam wyczuwania tego pod palcem, są techniki czasowe, tak jak wspominałeś, są techniki termometrowe. Kiedyś w zeszłym roku zaszalałem wreszcie. Korzystasz? I kupiłem sobie, kupiłem termometr, ale przeoszczędziłem i myślę, że on nie działa w ogóle. Także chyba kupiłem zbyt kiepski. Jakby co polecasz tak dla amatora steków w domu? Albo na przykład jak właśnie taki mistrz grilla u was, jak on robi to, że na dotyk, okay. Czyli on już tyle ma, czyli to jest najbardziej miarodajny sposób. Dla tak? nich, bo dla mają takie doświadczenie. Już zrobią x steków dziennie też, więc jakby... Dla mnie, chociaż też czasami chłopaki, jak nie są pewni, w bistro często używają termometru, bo mają do tego przestrzeń, też tych stolików tam jest 5, umówmy się, nie... Nie jest ich za sporo, więc mają czas do tego. Też mają różne doświadczenie w tym sektorze. Jest Rafał, szef kuchni, który pracował też w NAMI, więc on ten grill ma opanowany. Jest Dawid, chyba najmłodszy w zespole, który bardzo szybko przyswaja wiedzę. W restauracjach, nie w bistro. No, panowie tam mają pewnie po 10-15 lat doświadczenia za sterami, za grillem, więc no, oni na dotyk chyba w większości przypadków nie wyobrażam sobie inaczej. Posiłkują się, jak nie są pewni. Nie boją się naciąć tego steka w jakimś takim miejscu, żeby też ładnie to wyglądało. Na sam koniec. No tak. A twój czyli też lubisz medium rare, tak dobrze zapamiętałem? Medium rare, no. Okay. Mój stopień to medium rare. W przypadku wołowiny z Japonii zdarza mi się zamówić wyżej. Jeszcze nie próbowałem nigdy właśnie takiego typowego krwistego steka. W jaki sposób? Jadłeś tatar. To właśnie to miałem powiedzieć, ale jadłem tatara u was, tak? Jeszcze takie miałem pytanie, właśnie to jest mnie na przykład ciekawi, to jest może takie pytanie bardziej restauracyjne. Jaki jest taki poziom na przykład reklamacji? Że nie wiem, ktoś jest niezadowolony, zamawiał medium, a twierdzi, że to jest well done, albo zamawiał X, a dostał Y. I jaka jest taka bariera? Bo na przykład spotkałem się z restauracją na przykład, w której na przykład mówiłem, że chcę medium rare, a oni mówią, nie, my mamy tylko 3 stopnie wysmażenia, my mamy tylko well done, medium i... rare na przykład. I to jest być może jakiś tam odpowiedź na to, że... Wiesz co, dla miejsc, które nie specjalizują się w wołowinie, to jest dobre rozwiązanie. Też nie na każdym grillu jesteśmy w stanie przygotować na przykład Black & Blue, który w Polsce nie jest taki popularny, a jednak to jest ten już ponad, czyli to jest jakiś już najmniej wysmażony, tak? Tak, 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 tak. To jest niżej niż Blue. No, to jest surowe mięso, które ma mieć crust, czyli taką chrupkość na skórce, więc
to mięso się bardzo długo dogrzewa nad grillem, a później zamyka, jeśli ma się odpowiednią temperaturę grilla. Jakie było... W sensie, czy często ktoś jest niezadowolony ze stopnią wysmażenia w jakiś sposób, tak? Tutaj będziesz musiał wyciąć, bo się zgubiłem. Są dwa rodzaje reklamacji. Jedno to jest ta, którą faktycznie usłyszymy, a druga to ta, że ktoś wyjdzie i nam nie powie. Prawdopodobnie najgorsza. Napisze złą recenzję. A my będziemy starali się dojść do tego, co poszło nie tak. Nieduży jest poziom reklamacji. Nie wiem, z czego on wynika. Czy z tego, że ludzie traktują po prostu nasze stopnie wysmażenia jako książkowe i to traktują jako punkt odniesienia, bo stoi za nami 18 lat tradycji przygotowywania steków. To może być jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że po prostu może to mięso jest na tyle dobre, że, tak nawet, w tych, tak, że nawet w tych wyższych stopniach czy niezgodnych jest ok. Też z reklamacjami jest tak, że ludzie czasami zgłaszają je po chwili, pomimo tego, że gdzieś kręcimy się i mamy ze sobą kontakt wzrokowy. Nie biorąc poprawki na to, że to mięso wciąż pracuje, w sensie ten stopień się podnosi, więc... A my nie wiemy, kiedy ktoś będzie chciał złożyć reklamację, czyli nie cyrklujemy pod trzy minuty po przekrojeniu steka. Dla nas punktem oceny jest punkt zejścia z grilla albo trafienia na talerz może bardziej, uwzględniając ten odpoczynek, że tam powinniśmy wydawać stopień, ten, który został zamówiony. Może też po prostu jesteśmy dobrym zespołem w te klocki i umiemy to robić i po prostu przygotowujemy to mięso w odpowiednim stopniu wysmażenia. Nie jest dużo tych reklamacji. Czasami się śmiejemy, że jak pojawi się jedna, to za chwilę będzie kolejna. Okej, ja mam też taką... Mój problem ze stekami jest taki, że mam czasem wrażenie, znaczy to nie jest żaden zarzut do was, tak? Ale jako klient ogólnie czasem mam ze stekami tak, że zaczynam go jeść od boku i myślę, za bardzo wysmażony, tak? Zaczynam go jeść, jest idealnie wysmażony, a w końcu, jeżeli jestem na środku tego steka, dla mnie jest już tak prawie, że niedosmażony i nie wiem, czy to też właśnie od wielkości mięsa, które zamawiam, że mam wrażenie, że ten stopień się zmienia w zależności, znaczy on na pewno się zmienia w zależności od głębokości, jak blisko środka steka jestem i mam problem z zamówieniem czasem takiego idealnego steka, żeby ten overall był wysmażony tak, jak lubię, tak? Na pewno krawędzie będą szare, tam nie szukajmy stopnia wysmażenia. Dla mnie taka książkowa ocena to jest przekrojenie steka w pół. W przypadku steków z kością, o których też tutaj mówiliśmy, trafienie w jeden stopień wysmażenia jest prawie niemożliwe, bo od kości zawsze będziemy mieć trochę bardziej surowe mięso, bo ono nie będzie przylegać do grilla. To będzie kilka centymetrów różnicy. Nie? Kość też będzie powodować obniżenie tej temperatury. Może być tak, że trochę trudniej nam jest kość dogrzać. Czyli tak naprawdę jakiś stek to jest też przygoda w jakiś sposób. Tak? Jeżeli on się zmienia, to co ja mówiłem jako wadę, teoretycznie też może być zaletą i możemy sobie przejść tak po tym mięsie. I tutaj wrócę do tego wątku, o którym mówiłem trochę wcześniej. Pytajmy, czemu tak jest? Mięso, które jest mniej zasobne w krew, w ogóle może być całe szare. A mimo wszystko miękkie, jak wciśniemy, to nam tam wyleją się jakieś soki. Jest wciąż sporo zmiennych. Jeśli mamy zastrzeżenia, to po prostu zgłaszajmy to. A w przypadku, w którym dochodzisz gdzieś do środka, to ja jednak zasygnalizowałbym, że no, już jem trochę ten stek. Nie? Chwilę minęło od momentu pierwszego kawałka. Jestem w środku i to jest jednak mniej niż zamówiłem. Albo więcej niż
niż zamówiłem. Znaczy, to co mówiłem, to w żaden sposób nie jest reklamacja do obsługi, tylko to bardziej pytanie do mnie, czy ja lubię ten medium, czy medium rare w jakiś sposób. Jakby mam takie wątpliwości przez to, że on się zmienia po prostu. I zastanawiam się, który z rodzajów steków jest taki najbardziej w większości dobry dla mnie. A nie masz wrażenia, że tutaj strzelam, ale polędwica w stopniu medium rare będzie ci lepiej smakować niż antrykot w stopniu medium rare? Okej, to jakby też... Albo rozbę w stopniu medium rare, bo ja sobie myślę teraz o tłuszczu, który w tym mięsie jest i ten tłuszcz w mojej opinii lubi nieco wyższą temperaturę, żeby się dogrzać, żeby trochę go złamać, czyli żeby... Ten tłuszcz raczej nie stanie się płynny, ale może być bardziej przyjemny w jedzeniu i to może być tym, co wpływa na samym końcu na naszą ocenę, że pośród tego pysznego mięsa było kilka kawałków, które nie sprawiły mi przyjemności w jedzenia. Natomiast one były niezbędne w tym mięsie. Ja też staram się sygnalizować, że w mięsie mogą pojawić się jakieś chrząstki i to nie powinno wpływać na smakową ocenę mięsa. Jeszcze przypomniałem jedna rzecz. Chyba właśnie też ma wpływ. Mówiliśmy o tym, że ważne jest, żeby mięso miało temperaturę pokojową. Mhm. Ja chyba lubię to też dlatego, że nie lubię właśnie, jeżeli ten surowy fragment jest zimny. Mhm. Mi się wydaje, że jeżeli on ma mięso odpowiednio wcześniej przygotowane temperaturowo, to ono nie będzie tak zimne w środku, co dla mnie też jest takie czasem dziwne. Okej. To tutaj chyba zakrawamy o taki obszar, jak oceniać stopień wysmażenia, bo to nie tylko i wyłącznie przez to, czy my mamy czerwony środek albo ile go mamy w steku, ale przede wszystkim przez temperaturę mięsa w środku. I nie przywołam poszczególnych temperatur do stopni wysmażenia, bo nie chcę się ośmieszyć. Ale mięso nie powinno być w środku zimne. Mimo wszystko. Nawet blue powinno mieć jakąś temperaturę, która jest dla nas przyjemna. Nawet tatary nie bywają zimne, bo jednak zanim skroimy mięso, to jednak trochę je ogrzejemy. W sensie, no zyskają tej temperatury. Będziemy ją mieszać wołowinę z jakimiś dodatkami. No, też nie jest tak, że są lodowate. Czy carpaccio, czy jakieś inne rodzaje mięsa, które praktycznie jemy surowe. Nawet carpaccio, które my tniemy po zamrożeniu, to też dbamy o to, żeby zyskało trochę temperatury, czy to pod lampą grzewczą, czy... To ma być przyjemność. A jest też taki produkt u was, który paradoksalnie najczęściej polecam znajomym i też masę znajomych przekonałem, żeby do was przychodzili. Nie, jest to kurczak kukurydziany. Nie byłem nigdy fanem kurczaka i kiedyś po jakimś śniadaniu nie mieliśmy, jakaś rozmowa się tam z panią wywiązała i właśnie... Ale to u nas, tak? Tak, kurczak kukurydziany, żebyśmy sobie wzięli po prostu na kolację takiego kurczaka i myślę, dobra, spróbujmy. Nie byłem kompletnie przekonany, bo raczej nie jem kurczaków. A to jest zupełnie coś innego. Także chciałbym, żebyś powiedział coś więcej w ogóle o tych francuskich kukurydzianych. Bo ja tylko wiem, że są francuskie, są kukurydziane i są bardzo dobre i są malutkie wbrew pozorom, bo też znajomy kiedyś właśnie też myślał, że będzie musiał kupić... Znaczy był... Właśnie myślał, że... Cały kurczak? Cały kurczak, że to właśnie dla rodziny na jutro i w ogóle będzie, a to tak naprawdę sam zjadł całego. Tak. To ja chętnie opowiem o tej przygodzie z kurczakami kukurydzianymi, bo to też trochę pokazuje rynek rolny w Polsce. Bo pomysł na piec na kurczaki wpadł dość szybko do głowy bodajże Marcinowi, jak tylko pojawił się zamysł otwarcia delikatesów. Wbrew pozorom dość szybko znaleźliśmy piec, taki, który nam się podobał i którego parametry były na tyle dobre, że mogliśmy go tam upakować w delikatesach. A problemem, i to bardzo dużym, był kurczak. Testowaliśmy całą masę kurczaków przeróżnych.
bo chcieliśmy spróbować znaleźć coś na polskim rynku. Większość produktów do restauracji ściągamy z zagranicy. Sobie pomyśleliśmy, że fajnie byłoby taki mieć polski akcent. Nie udało się, bo polskie kurczaki się nie nadawały. Raz. I my szukaliśmy faktycznie niewielkiego kurczaka. Taki, żeby ten wkład, który mamy, ważył około maksymalnie kilo, 200, kilo, 300. To już był pierwszy próg wejścia na polski rynek. Proszę pana, nie robi się takich małych kurczaków, to jest nieopłacalne. Później jak zaczęliśmy trochę czytać o tym, jak wygląda ten rynek drobiowy, to okazało się, że jest cała masa francuskich firm, a Francuzi jednak o drobiu wiedzą sporo, podobnie jak o wołowinie. Wszystko, co hodowali, brali na swój rodzimy rynek do Francji. Więc nie powiem, że nie było. Bardzo możliwe, że są jakieś hodowle, które robią to w taki sposób, w jaki my byśmy oczekiwali, ale nie znaleźliśmy. Nie spotkaliśmy się z możliwością otrzymania jakościowego kurczaka hodowanego na polskiej ziemi. I pojechaliśmy na targi chyba do Paryża. I zaczęliśmy rozmawiać na zagranicznym stoisku kurczakowym z panem, który okazało się, że nie dość, że od XIX wieku jego rodzina zajmuje się hodowlą kurczaków i opowiedział nam chyba o 60 odmianach różnych kurczaków, to w swoim domu ma dokładnie ten sam piec, który my mamy, tylko trochę mniejszy. I po prostu doradził nam, jakiego kurczaka wybrać. Opowiedział nam trochę więcej o hodowli. I myślę, że mamy całkiem fajnego kurczaka. Nie, jest rewelacyjny. Nie chciałbym mówić, że to jest najlepszy produkt u was, ale uważam, że jest najbardziej się wyróżnia. Jakby to jest niedostępne nigdzie indziej i największa jest różnica, bo zupełnie jakby inny, podejrzewam, jest odbiór oczekiwań, że ktoś przypuszcza, że kurczak to będzie, a to, co dowozicie, jest na zupełnie innym poziomie. Tak? To, z czym my się spotykamy, to jednak duża liczba osób, które nas odwiedzają, mówią: a co te kurczaki tu robią? Przecież to jest pimięta i pimięta słynie z wołowiny. Tak nas zaszufladkowano, ale ten kurczak faktycznie karmiony jest tylko i wyłącznie kukurydzą, stąd jego kolor, taki żółtawy. Nie ma tam wody. Nie chcę wchodzić w rzeczywiście to mięso jest troszeczkę, może nie, to nie jest wada, ale to na pewno jest suchsze dużo. Mhm. Ja je sobie lubię nawet jeść rękami, tak odrywać. Po to kawałek po kawałku. Mhm. Tak? My cały czas pracujemy nad tym, by ono właśnie nie było takie suche. Już mi to nie przeszkadza, ale jak... No i na pewno od kości, czyli tam, gdzie nóżki, no tam ono ma taką wilgoć. Zawsze przed 12 najlepszy kurczak. Mam nadzieję, że tego też nie przeoczyłem, ale rzecz, której mi brakuje jako konsumentowi, no, na rynku, ja lubię sobie w sezonie letnim parę razy pojechać na ognisko i brakuje mi super kiełbasy w Krakowie. I pytanie, czy przeoczyłem u was kiełbasę, czy może nie ma jeszcze. Jeśli ty przeoczyłeś u nas, to my przeoczyliśmy w ogóle. Jest kilka niewielkich zakładów mięsnych tutaj w okolicy Krakowa, które mają fajne produkty, kupują mięso pod te produkty u lokalnych hodowców i ono jest naprawdę jakościowe i myślę, że taką kiełbasę znaleźć można. My pewnie zaproponowalibyśmy kiełbasę chorizo, bo ona wywodzi się z Hiszpanii, jest nieco bardziej pikantna i tą w fladzie mamy, ale faktycznie takiej ogniskowej w tym sezonie
nie mieliśmy. Chorizo, jeżeli dobrze kojarzę, jadłem zawsze surową kiełbasę, a właśnie mi chodzi o taką kiełbasę typową na patyku sobie zjeść lubię. Ale to mógłbyś zjeść chorizo na patyku. To muszę spróbować w takim razie. Mhm. Bo faktycznie jest chorizo i ono się nam może kojarzyć i być gdzieś w zasięgu naszej pamięci. Takie lekko podsuszane, ale są też takie kiełbaski. Zresztą u nas też je możesz zjeść sosem chimichurri. Okej. To gdzie można w takim razie was znaleźć? Jeżeli ktoś chce kupić mięso w Krakowie, gdzie jest wasz sklep? Mhm. Sklep jest na Starym Kleparzu przy ulicy Filipa 21. Otwarty od poniedziałku do niedzieli od 9 do 20. W niedzielę jesteśmy trochę krócej, bo jesteśmy do 15. I oprócz delikatesów jest, tak jak wspominaliśmy, nie wiem, czy to wybrzmiało, dlatego powtórzę, miejsce na 5 stolików. Łącznie około chyba 16 osób się tam zmieści. Teraz zaczyna się okres spotkań okołoświątecznych, więc też można nas tam odwiedzić większą grupą. Zaczynamy od śniadań, które trwają do godziny 13, a później wchodzimy w taką formułę lunchową. To oczywiście umownie, bo ten zespół jest na tyle otwarty, że zdarzało się serwować śniadanie o 19. Jak tylko jest do tego możliwość i jesteśmy w stanie, to z pewnością przygotujemy. I my znamy się z delikatesów, ale też są dwie restauracje przy ulicy Józefa 26 i przy ulicy Stolarskiej 13 z pięknym ogrodem, który warto odwiedzić, bo chyba w centrum drugiego takiego ogródka nie ma, a jeśli jest, to jest ich na pewno niewiele. No i trzecim miejscem, czwartym, co prawda o tym tutaj nie mówiliśmy, ale jak mam możliwość pogadania o tym, to też powiem, duże akwarium w centrum Krakowa na Mibiwendriv, gdzie króluje sushi, grill Robata, gdzie przygotowujemy też japońską wołowinę, no i pyszna, chrupiąca tempura. To są miejsca, które reprezentuję i w obrębie których działam. Byłem w każdym, każde polecam. Szczególnie lubię śniadania. Uważam od dłuższego czasu, że są to moje ulubione śniadania w Krakowie. I też lubię to miejsce też dlatego, że jest w jakiś sposób spokojne i to też doceniamy tak naprawdę, że można. Nie jest takie zbyt turystyczne, gdzie dużo też uważam miejsc śniadaniowych w Krakowie jest tak mocno turystyczne. Podejrzewam, że dla restauracji to jest dobre też, jeżeli jest bardzo dużo ludzi i jest kolejki pełno, ale jeżeli ja sobie lubię zjeść takie niedzielne śniadanie w spokoju, też lubię, że u was jest tak punkt po prostu. Nie jest tak zbyt gwarno, jak w krakowskich na przykład takich śniadaniowniach na Kazimierzu bywa czasem. Okej. To nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować. I też jeszcze usługa, z której nie korzystałem, ale bardzo mi się podoba. Kiedyś chcę sobie po prostu, bo też macie taką usługę, widziałem tam w delikatesach, że można sobie zamówić do mnie i zjeść na miejscu to, co jest też w chłodni tak naprawdę. Jest na stronie Pimiento. Jest też podpięty sklep Pimiento i on powstał w takiej formule online w pandemii. Później jak otworzyliśmy delikatesy stacjonarnie, to nie było go przez jakiś czas. Teraz znowu wrócił i jest też możliwość zamawiania steków praktycznie w całej Polsce z naszych delikatesów. Okej, czyli to nie jest ja to odbieram jako lokalny serwis, że jestem z Krakowa, nie chce mi się do was jechać, to dowożyć się do domu. Nigdy nie korzystałem, więc tak naprawdę działacie ogólnopolsko też, tak? Tak, tak. Zaczynamy. Okay, bo faktycznie my skupiliśmy się na Krakowie przez to, że chcieliśmy dostarczać sami ten produkt. Tak mamy. A jak to działa w Krakowie? Jakby też chciałbym, być może na przykład kiedyś nie będę miał możliwości podjechać, więc jakby jak jest schemat, w sensie nie wiem, składam to online, ono będzie u mnie jutro, dzisiaj, w ciągu godziny, czy jakby jaki jest taki ogólnie... Staramy się to zawsze dookreślić już mając zamówienie, czyli wtedy ktoś miły pewnie skontaktuje się z tobą i dookreśli, jeśli będziesz chciał tego samego dnia, a zamówienie wpłynie do nas przed godziną 16, to myślę, że nie będzie z tym problemu. Przynajmniej na tę chwilę jesteśmy na tyle wyporni, że jesteśmy w stanie to przygotować i dostarczyć.
A jeśli nie, to dnia kolejnego. Natomiast staramy się słuchać tej potrzeby. Umówmy się, to też nie jest 10 tysięcy paczek dziennie, więc można zadzwonić wcześniej. Obieg informacji u nas jest dość szybki, za co cenię tę firmę. Więc jeśli nawet od razu nie otrzymasz odpowiedzi, to w przestrzeni 10 minut myślę, że ktoś się z tobą skontaktuje i da ci znać, za ile możemy być najszybciej. Jasne, w ogóle ile kosztuje taka dostawa po Krakowie? Czy to jest w cenie, czy to jest w zależności od adresu? W zależności od... musiałbym dokładnie sprawdzić, bo wydaje mi się, że usługa obejmuje i Kraków, i okoliczne kody pocztowe w takim dowozie, że może być realizowana z dnia na dzień. 35 zł, jeśli zamówienie nie przekracza 300 zł. Jeśli przekracza, to już jest wliczone ta dostawa w cenę. To na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze coś miłego, za co też bardzo was lubię. Uważam, że jako klient wyzwanie często w restauracjach jest takie, że restauracje nie trzymają poziomu, że mam takie jakieś ulubione miejsca, które na przykład chodzę przez nie pół roku, potem się coś zmienia, nie wiem, zmienia się jeszcze w kuchni, personel czy cokolwiek, już tym miejscem nie jest, a prawdopodobnie jesteście jedynym miejscem w Krakowie, które uważam, że od lat, i to znam was już podejrzewam, nie wiem, 7, może troszeczkę więcej, jest cały czas tak samo dobrze i uważam, że to jest w jakiś sposób takie wyzwanie bardzo duże w gastronomii, gdzie codziennie mamy nowy dzień, zaczynamy wszystko od zera w jakiś sposób, a u was jest jakby ta linia... Nie śpimy po prostu, więc wiesz, cały czas jesteśmy na fali. Także za to bardzo wam dziękuję, bo uważam, że mało jest takich miejsc, które przez x lat nie zmieniły się, a bardzo często niestety zmiana oznacza z czasem coś gorszego. Dziękuję. Przekażę to 100 ponad osobom, które dbają o to, by każdego dnia ten serwis utrzymać na odpowiednim poziomie. To jeżeli macie tak duży zespół, to jeszcze większy szacun za to po prostu, że jesteście w stanie utrzymać tą jakość mimo 100 osób na pokładzie. Zdarzają nam się pomyłki, ale nie. Zwykle ja odpowiadam za recenzję i czasami jest mi przykro, że ktoś, nie odbieram prawa do tego, ale nasze zachowanie traktuję jako celowe. Nie myśląc o tym, że nawet najlepszym, a za taki chcielibyśmy uchodzić, zdarza się jakiś błąd w sztuce. Czy ja uważam, że nie mamy wpływu na to, co się wydarza, ale mamy wpływ na to, jak zareagujemy, więc jakby nawet jeżeli są błędy, a odpowiednio ktoś zareaguje, to uważam, że to jest tylko podkreślenie jakości danego miejsca i nie ma co się tego obawiać. Super podejście, takiego sobie i wszystkim życzę. Dziękuję bardzo, że wpadłeś. Pięknie. Dużo więcej wiemy wszyscy już, podejrzewam, o stekach. Mam nadzieję, że z tego gadania wyszła jakaś porcja użytecznej wiedzy. Zapraszam jeszcze raz do naszych miejsc. Jeśli nie ja, to na pewno znajdzie się cała masa osób, które chętnie opowiedzą o różnych rzeczach związanych ze stekami. Chętnie. Też jeśli pojawiły się jakieś merytoryczne błędy, a takie pojawić się mogły, to no, my jesteśmy od 20 lat w procesie uczenia się, więc jeśli ktoś ma jakieś ciekawe artykuły, spostrzeżenia albo doświadczenia, to zawsze chętnie posłucham. Bardzo fajne podejście. Dzięki. Dzięki bardzo.